Na igrzyska w Atlancie wyjechał jako faworyt. Startował w kategorii do 95 kg. W pierwszym pojedynku szybko poddał broniącego olimpijskiego złota Węgra Antala Kovacsa. Następnym rywalem Polaka był Włoch Luigi Guidio, którego pokonał w niecałe 4 minuty. W półfinale na stula zwyciężył Brazylijczyka Aurelio Miguela. W finale pokonał natomiast w niespełna 1,5 minuty Koreańczyka Kim Min-soo i zdobył Mistrzostwo Olimpijskie. W 1996 Europejska Unia Judo przyznała mu tytuł najlepszego zawodnika Europy.